Cześć. Na pewno zastanawia Was, dlaczego ubrałem dziś rajdowe rękawiczki i rajdowe buty, ale sprawa jest oczywista. Testujemy dzisiaj samochód w wersji inspirowanej rajdami samochodowymi. Chodzi oczywiście o Skodę Fabię Monte Carlo. To najciekawiej stylizowana i najmocniejsza wersja Skody Fabii, jaką można dzisiaj dostać w salonach. Fabia to najnowszy model Skody, który można dostać w tej usportowionej odmianie, ale nie jedyny, ponieważ w salonach dostępne są także modele Scala i Kamiq w odmianie Monte Carlo. Dlaczego usportowiona odmiana Fabii nazywa się właśnie Monte Carlo? To przecież najsłynniejszy i najstarszy rajd samochodowy na świecie. Jest tak dlatego, że samochody Skody święciły w tej imprezie wiele sukcesów. Już lata temu był to model Popular Monte Carlo, następnie Favorit, Felicia i przede wszystkim Skoda 130 RS, ale nawet dzisiaj Skoda Fabia R5 i Skoda Fabia Rally 2 wygrywają ten rajd w swojej klasie. I to właśnie dzięki sukcesom tych samochodów na drogowych modelach Skody znajdziemy dzisiaj plakietkę Monte Carlo. Czym wyróżnia się odmiana Monte Carlo, jak prowadzi się ten samochód, jakie ma wyposażenie i w jakich wersjach silnikowych jest dostępny? O tym wszystkim opowiem już w trakcie jazdy, a więc zapraszam na przejażdżkę Skodą Fabią Monte Carlo. Warto przypomnieć, że Skoda Fabia była już oferowana w wersji Monte Carlo. Dotychczas była to jednak odmiana nieco specjalna. Kosztowała odrobinę więcej i była mniej powszechna. Dzisiaj natomiast Fabia Monte Carlo to regularna wersja cennikowa, pozycjonowana mniej więcej obok odmiany Style. Co to oznacza? No przede wszystkim cenę, która nie jest dużo wyższa niż w przypadku innych wersji wyposażenia, a także fakt, że odmianę Monte Carlo możemy zamówić teraz z różnymi silnikami, nie tylko z najmocniejszym. W ofercie jest więc silnik 1.0 wolnossący, 1.0 TSI turbo doładowany, a także taki, jaki mamy w testowanym egzemplarzu, czyli topowy czterocylindrowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych. Ten silnik dostępny jest tylko w wersji Monte Carlo i bardzo dobrze, ponieważ pasuje do tej odmiany jak ulał. Dzięki mocy 150 koni oraz fabrycznej przekładni DSG samochód przyspiesza do setki w 8 sekund, a to, umówmy się, osiągi bardzo dobre jak dla samochodu subkompaktowego. W poprzedniej generacji Skody Fabii silnik 1.5 czterocylindrowy nie był dostępny, ale zmieniło się to wraz z nową generacją. Połączenie mocnego silnika 1.5 TSI oraz siedmiobiegowej przekładni dwusprzęgłowej DSG sprawia, że to bardzo dynamiczny samochód, ale Skoda Fabia Monte Carlo to także usportowione auto, które bardzo fajnie się prowadzi. Jest tak dlatego, że zastosowano tutaj duże obręcze kół, a opcjonalnie można zamówić usportowione, usztywnione zawieszenie. Podczas jazdy kierowca zwraca uwagę jednak na coś zupełnie innego. To m.in. trzyramienna kierownica, która świetnie leży w dłoniach, a także sportowy fotel. Mocno wyprofilowany, głęboki, który świetnie trzyma ciało w zakrętach. Dzięki temu na drodze takiej jak tutaj kierowca chce wykorzystać pełen potencjał silnika 1.5 TSI. Jak wspomniałem, Skoda Fabia Monte Carlo z silnikiem 1.5 dostępna jest zawsze z przekładnią DSG, ale mamy do wyboru. Możemy zamówić łopatki przy kierownicy, którymi będziemy zmieniać biegi, albo pozostać przy drążku, którym popychając go lub pociągając także możemy zmieniać biegi. Oba sposoby działają bez zarzutu. Mówiliśmy już o tym, że Fabia Monte Carlo bardzo precyzyjnie się prowadzi. Mówiliśmy także o tym, że w wersji z silnikiem 1.5 TSI jest to bardzo szybki samochód.
Jednak Monte Carlo to przede wszystkim wersja stylistyczna. Dlatego zatrzymamy się na moment, aby przyjrzeć się dokładnie designowi tego samochodu. Monte Carlo to przede wszystkim odmiana stylistyczna, a więc samochody w tej wersji wyróżniają się kilkoma ciekawymi detalami. W przypadku Skody Fabii, jeżeli spojrzymy na nią z przodu, zauważymy przede wszystkim czarną obwódkę osłony chłodnicy, a także czarne dostawki na samym dole zderzaka. Jeżeli popatrzymy na Fabię Monte Carlo z profilu, również zauważymy kilka usportowionych akcentów. Mamy tutaj duże obręcze kół z aerodynamiczną plastikową wkładką, która poprawia przepływ powietrza. Mamy również emblemat Monte Carlo, czyli ten najbardziej wyróżniający się detal karoserii tego samochodu. Warto zauważyć także czarny dach oraz czarne lusterka, a także dodatkową listwę progową. Skodę Fabię w wersji Monte Carlo bardzo łatwo rozpoznać także z tyłu. Mamy tutaj czarne napisy Skoda i Fabia, czarny spoiler dachowy, a także czarny oczywiście dyfuzor. Oczywiście Skoda Fabia Monte Carlo nie jest samochodem tak szybkim i ostrym jak Skoda Fabia RS sprzed lat, to nie jest następca tego modelu. Ma to swoje plusy, ponieważ jeździmy samochodem, który świetnie wygląda, bardzo precyzyjnie się prowadzi, daje mnóstwo frajdy z jazdy, a jednocześnie zużywa niewiele paliwa, a także jest bardzo komfortowy, ponieważ nawet usztywnione zawieszenie w wersji Monte Carlo nadal bardzo skutecznie wybiera nierówności i zapewnia komfort jazdy. Dynamiczna przejażdżka słynną drogą 100 zakrętów w Górach Stołowych już za nami. Bawiliśmy się tutaj świetnie, głównie za sprawą silnika 1.5 TSI, który zapewnia bardzo fajne osiągi. Jednak Skoda Fabia, nawet w wersji Monte Carlo, jest przede wszystkim samochodem miejskim, praktycznym i bardzo komfortowym. Dlatego wrócimy do miasta, aby porozmawiać o pozostałych cechach tego samochodu. Wjechaliśmy właśnie do miasta, to naturalne środowisko dla Skody Fabii, jednak nie można tego samochodu nazywać już dzisiaj typowym mieszczuchem. To dlatego, że Skodę Fabię nowej generacji zbudowano na platformie podłogowej MQB. Dzięki temu samochód jest teraz nieco większy, szerszy, a przede wszystkim bardziej przestronny. We wnętrzu znajdziemy w zasadzie tyle miejsca, ile w niektórych autach kompaktowych, a bagażnik jest nawet nieco większy. Jedną z nieoczywistych zalet wykorzystania platformy MQB jest natomiast bardzo bogate wyposażenie Skody Fabii. Dzisiaj ten subkompaktowy samochód nie odstaje tak naprawdę od większych modeli Skody i może być tak jak one wyposażony w najnowocześniejsze systemy multimedialne czy najbardziej rozbudowane systemy wspomagające jazdę, takie jak Travel Assist. Nowa Skoda Fabia to złoty środek między małym miejskim samochodem, którym łatwo zaparkować w takiej małej miejskiej przestrzeni, a autem kompaktowym, przestronnym i praktycznym. Podobnie jest z wersją Monte Carlo. To coś pomiędzy odmianą, która tylko wygląda jak auto sportowe, a samochodem o naprawdę sportowych osiągach. I co najważniejsze, w tej wersji wygląda tak, że aż kusi, aby się za nią obejrzeć.